Witam z powrotem na kanale. Moi drodzy, jest to już 15 odcinek WOT, czyli wiadomości o tankach, lub wszystko o tankach jak to woli. Jest trochę materiałów, które się ukazały od ostatniego odcinka WOT, więc przechodzimy od razu do rzeczy. Pierwszy tutaj z tych nowych materiałów, które ukazały się dzisiaj, to jest, co nas czeka w tym tygodniu. I od razu sobie do tego przechodzimy i zobaczymy, co nas czeka. Oczywiście nowy pojazd. I dodatkowo dodany do y, Premium Tech Tree, czyli do drzewka Premium, y, po prostu pojazd. Następnie nowy kontrakt nam się szykuje. Myślę, że większość z was czekała na ten kontrakt, i y, nareszcie on tutaj zawitał. Kontrakt, kontraktów teraz po prostu jak grzybów po deszczu. Do wyboru, do koloru. Jak nie było nic, to przez X czasu, a teraz po prostu jest wysyp. Następnie On-Track, czyli tutaj chodzi o pojazdy, które zostały już zrebalansowane, czyli pojazdy francuskie. Też sobie szybciutko je omówimy. Challenge eventy, specjalne sprzedaże, tygodniowe sprzedaże, przypomnienia oraz zapowiedź streamu. Dobrze, pierwszy taki podartykuł to jest o nowym pojeździe FV214 Conqueror MK2. To jest oczywiście pojazd. Zimnowojenny i to jest po prostu Conqueror, tylko w tym trybie zimnej wojny. E, powiem tak, e, w dalszym ciągu gdzieś z daleka trzymam się, trzymam się od trybu zimnej wojny i na pewno tego pojazdu nie nabędę. Natomiast tutaj, dla tych oczywiście, co są zainteresowani, szybciutko sobie omówimy ten pojazd. Więc tak, matchmaking to jest oczywiście era eskalacji, era druga. I co on tutaj posiada za bonusy, jako że jest to premka. 15% do EXPA, 55% do srebra i 15% do szkolenia dowódcy. 2800 punktów HP posiada ten pojazd. Silnik moc 810 koni posiada. Przełożenie koni mechanicznych na tonę to jest 12 z przecinkiem, prawie 12,5%. Prędkość, no nie jest to demon prędkości, jaki zwykły konkurent w naszej grze w trybie drugiej wojny 35,5 km prawie na godzinę. Obrót podwozia 36 stopni, obrót wieży również 36 stopni. Opuszczanie działa, co jest bardzo dobre 10 stopni, podnoszenie 15 i penetracja 408 na podstawie, 452 na pociskach o większej penetracji i 260 na tych ostatnich, na burzakach. I zabieramy po 400, także bardzo fajnie będzie kąsał ten pojazd i 515 na burzaczku, jeżeli nam wejdzie. Czas skupiania, coś wspaniałego, 1,7 sekundy i celność 0,34. To oczywiście jest to wszystko, po prostu to są dane bez załoganta i bez sprzętu, który po prostu powoduje, że ten czołg będzie jeszcze lepiej się sprawował. Rate of Fire, czyli strzałów na minutę oddajemy 8 z małym przecineczkiem, przeładunek 7,4 Pojemność magazynu amunicji 35 sztuk i zasięg spota 470 metrów, zasięg radia 650. Także takie tutaj są parametry tego pojazdu. Pojazd, powiem Wam, bardzo fajnie wygląda zresztą jak Conqueror. Fajnie, po prostu nawet ta tutaj skórka na nim wygląda. Podoba mi się, no po prostu Conqueror w trybie zimnej wojny. Także bardzo fajnie. I oczywiście, jako że jest to pojazd premium, ceny zaczynają się z kompletnym wyposażeniem, czyli ze stabilizatorem, z optyką e, i e, nawet nie z optyką, zobaczcie, jest stabilizator, jest e, mechanizm do szybszego ładowania oraz wentylacja, 16600 sztuk golda, do tego 30 dni konta premium, e, hero skin oczywiście do tego czołgu, i tak to wygląda w najdalszej wersji. Będziemy mogli go kupić za 11 350 sztuk Golda. I dostępny, dostępny on będzie od 1 lutego. Także tak to właśnie się ten pojazd prezentuje. I to jest pierwszy z tych podartykułów. Dobrze, zamkniemy sobie to, żeby nam się nie robiło zamieszanie. Kolejna rzecz. E, oczywiście, nowy kontrakt na Demachine. Słuchajcie, no, na to to chyba wszyscy e, czekali, a przynajmniej zdecydowana większość. Od dzisiaj startuje i kończy się aż 14 czerwca. I e, jeśli chodzi o kontrakt na Demachine, oczywiście nie będę tutaj e, całego e, kontraktu e, Wam czytał. Ci, co są zainteresowani, to oczywiście odsyłam na stronę wg do em, artykułu i tu po prostu tak jak i w przypadku pozostałych kontraktów do stage'u 5 od 1 do 5 musimy po prostu zrobić ten kontrakt. Natomiast 6, 7, 8 możemy ominąć za golda, czego oczywiście nie polecam, bo by nas to wyniosło fortunę, ale pewnie być może są tacy, którzy posiadają niezliczoną ilość golda i nie liczą się z kosztami, także tutaj macie zadanie ułatwione. Dla tych, co robią informacyjnie stage tutaj, czyli tych etapów jest 8, w 8 otrzymujemy czołg, dowódcę, e, oczywiście 2D płaskiego, no i miejsce garażowe, no i oczywiście mm, pojazd. E, razem trzeba zdobyć 780 tysięcy expa e, i to jest, po, oczywiście po drodze są różne boostery, e, srebro i tak dalej, i tak dalej, także nawet dla samych tych e, nagród warto, że tak powiem się pobawić, jak tylko skończę chisla, Myślę, że spokojnie przesiądę się na kontrakt na The Machine i też sobie będę kompletował. Tych kontraktów, mówię, teraz jest masę, masę. Mam nadzieję, że jak się skończą, to nie, to nie będzie to tak, że przez pozostałą część roku będzie wielkie nic. Dobrze, to jeśli chodzi o to, następna rzecz. On-track, czyli po prostu zrebalansowane pojazdy francuskie. Jeśli chodzi o pojazdy francuskie, więc tak. Bardzo się cieszę, bo ta linia była. Zresztą mało pojazdów francuskich, pewnie tak jak zauważyliście, widujemy na polu bitwy. A to dlatego, że gdzieś tam one odstają od ich konkurentów. Oczywiście, rebalans został zrobiony od poziomu 5, od ciągu BDR G1B, więc. Upraszczając sprawę, generalnie te pojazdy zostały dość znaczący moim zdaniem baw e, do pancerza. E, tutaj, na pierwszym, tym, e, na, pierwszym, na pierwszej wieży, zobaczcie z 60 mm do 80 i tak dalej, i tak dalej. Także jest tego trochę, nie będziemy się wgryzać w szczegóły, żeby, e, żeby nas tutaj e, dzień następny nie zastał. W każdym razie do pancerza jest znaczący balans i y, do celności, do rozrzutu przy celności również trochę poprawili, ale to już tak bardziej bym powiedział mm, kosmetycznie. Następnym czołgiem jest to szóstka ARL 44. Również dostał balans tutaj do pancerza. Każdy jeden z tych pojazdów dostał naprawdę fajny balans. Do y, tak, został zrebalansowany jeśli chodzi o pancerz. Zobaczcie na przykład na tym, na tym tutaj. Y, Przykładzie tego pojazdu, który teraz pokazuję, czyli arl -a. na tej drugiej wieży mamy w, 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 przód po prostu ze 110 do 150 mm, czyli 40 mm więcej pancerza. Jest to po prostu niesamowite. Nareszcie, mam nadzieję, te pojazdy coś zaczną dingać i tak dalej. Siódmeczka również dostała. Bafa, całkiem też sporego, zobaczcie na, na tej, na przykład na tej drugiej wieży, zwróćcie uwagę aż 70 mm to się po prostu w głowie nie mieści. Mam nadzieję, że to będzie odczuwalne. Jeśli chodzi o działko to tak jak mówiłem, taka kosmetyka z 2.9 na 2.7 czas skupiania, więc myślę, że być może nawet tego nie odczujemy. Um, ósemeczka również balans do pancerza tutaj na tym drugim, na tej drugiej wieży w każdym jednym aspekcie mamy po prostu przynajmniej o te 20 mm do przodu. Czas kupiania tutaj też otrzymał BAFA. Także no zobaczymy, jak się tymi pojazdami będzie grać. Sam jestem ciekawy, dziewiąteczka również. Do pancerza generalnie dostała BAFA i bardzo malutkiego takiego mikrobafa do przeładunku z 13.9 na 13.3. I co tutaj jest istotne z naszego punktu widzenia, chodzi o działo. Zobaczcie, dostała Bafa też, te, ta druga wieża, jeśli chodzi z tym działem, do penetracji z 242 na podstawie do 250 i na pociskach o większej penetracji z 270 na 290, także bardzo, bardzo przyzwoicie, bo te 20 mm naprawdę będzie robić różnicę. No, i oczywiście y, tak samo i do pancerza. Co nas tutaj najbardziej interesuje, to oczywiście dyszka. Y, zobaczcie na dziesiątkę. No, tutaj jest, powiem Wam, bardzo ciekawie, ponieważ y, pancerz tutaj, jeśli chodzi o y, boczny, ten y, górny pancerz z 60 mm na 100, czyli 40 mm. Jeśli chodzi o y, dół pancerza, y, to z 60 na 120, czyli generalnie jeszcze raz tyle 60 mm to jest niesamowicie. Natomiast jeśli chodzi o te panele takie z przodu, takie te, które są tak lekko po skosie, to jest buff wręcz kosmiczny, bo ze 150 na 220 mm, Także bardzo, bardzo fajnie. Jeśli chodzi o przeładunek na działku 120 mm jest to mikro z 10,9 sekundy na 10,4. Natomiast na 130 to już jest fajny buff, ponieważ na podstawie mieliśmy 250 mamy 257. Natomiast tutaj na pociskach o większej penetracji z 280 wskoczyło nam na 300, czyli 20 mm. No to już po prostu będzie fajnie. Nie mówię, że jest to y, Bóg wie jaka penetracja, bo sami wiecie, że niektóre medy y, mają znacznie większą. Ale 280 to tak naprawdę niektóre premki ósmego poziomu, choćby nawet jak Lywe, miały większą niż ten tutaj pojazd, więc jak najbardziej taki buff mu się należał. Przeładunek nieznacznie, no prawie sekundę, może nie nieznacznie, ale po prostu trochę został też skrócony. Co jeśli chodzi o pojazdy premium? Więc pojazdy premium również dostały buffa. W tym pakiecie są trzy pojazdy, ponieważ te pojazdy generalnie różnią się no, tylko i wyłącznie malowaniem. Jest to ósemeczka oczywiście AMX M4 ml 49 czyli ten taki zielony, o ile dobrze y, kojarzycie ten czołg. Następnie jest EGALITE, dokładnie taki sam, AMX M4 ml 49 czyli jest to ten z tą taką francuską flagą y, w takim malowaniu oraz AMX M4 MLE. HMH ta seria Heavy Metal Heroes i to jest po prostu czołgi jeszcze w innym malowaniu, ale generalnie są to te same pojazdy. Coż one dostały, jeśli chodzi o tutaj podwozie, czyli tak, ta górna płyta z 55 na 80 mm, bardzo fajny baw. Jeśli chodzi o tutaj dół, to z 60 mm na 80, boki, te na dole. Natomiast jeśli chodzi o właz, zobaczcie, z 60 mm na 150, no to będzie, powiem Wam, że bardzo, bardzo odczuwalne, bo to jest chyba największy bawi się chodzi o milimetry, jaki do tej pory widziałem. Co dalej? Jeśli chodzi o działko, to działko otrzymało nieznaczny buff, powiedzmy, mikrobuff do czasu skupiania z 2,9 na 2,7, celność 0,36 na 0,34 oraz przeładunek z 10,3 na 10. Także tutaj bardziej skupili się na buffie dla pancerza niż na buffie do działa. A pozostałe dwa czołgi, które mają preferencyjny matchmaking, czyli FCM50T oraz FCM50T Liberté to jest właśnie ten taki drugi z tą flagą francuską. One mają losowanie tylko i wyłącznie do dziewiątek. Zobaczcie, tutaj, jeśli chodzi o front, jeśli chodzi o wieżę, to ta wieża dostała 20 mm buffa, bardzo fajnie. Te czołgi już były bardzo dobre, natomiast teraz po tym buffie myślę, że będą jeszcze lepsze. Natomiast jeśli chodzi o tutaj pancerz z jarzmem wieży, nie wiem, miał on 0 mm według tutaj tego, co piszą, a będzie miał 80. Także być może gdzieś tam była jakaś luka w systemie i po prostu to naprawili. Jeśli chodzi o boki z 80 na 90 mm, czyli 10 mm buffa. I jeśli chodzi o ym, górną tutaj płytę, to ze 120 na 135 mm, także tutaj y, nie mamy nic do penetracji i do innych wartości. Natomiast tutaj skupili się na pancerzu i bardzo fajnie, ponieważ te pojazdy nie były, Bóg jakie pancerne. No i oczywiście dziesiątka, którą kiedyś mogliśmy y, też y, zdobyć w tym sezonie, y, jak był ten sezon z tym wrestlingiem. Andrew the Giant, czyli AMX M4 ML54, dostał moim zdaniem bardzo znaczącego buffa, jeśli chodzi o przeładunek i o ym, działo. Zobaczcie, 250 było poprzednio i 280 było na pociskach o większej penetracji, natomiast jest teraz odpowiednio 7 mm więcej na tych pierwszych, czyli 257, i o 20 mm więcej na tych o większej penetracji, czyli mamy 300 wreszcie. I przeładunek z 18,7 na 17, no nie jest to dalej, y, Bóg wie jak szybko, ale gdzieś tam y, już jest znacznie, znacznie lepiej niż było. To jeśli chodzi o francuskie pojazdy, o buff i Rebalance to tyle. Jak ktoś się chce wgryźć w szczegóły, tutaj y, być może ktoś grinduje szóstkę i go bardziej interesuje, także musicie mi wybaczyć, ale po prostu nie będę każdego jednego detalu umawiał, bo by odcinek był kosmicznie długi, a ja nie chcę, żeby tak było więc odsyłam do artykułu. I oczywiście też od dzisiaj jest onczak French Heavies, czyli będziemy mieli dodatkowe plus 25% expa grindując do 1 lutego od dzisiaj właśnie francuską linię ciężarów i oczywiście dyskont, jeżeli ktoś już sobie z tym gdzieś tam poradził i chce kupić kolejny czołg, więc mamy 50% dyskontu na pojazdy od 3 do 6. I 30% dyskontu na pojazdy od 7 do 10 włącznie. Także to jeśli chodzi o francuskie pojazdy, o rebalans. Także bardzo fajnie. Sam jestem ciekawy. Dzisiaj sobie też trochę mam zamiar pograć Francuzami, więc zobaczymy, jak to po prostu wszystko wyjdzie. Dobrze, kolejna rzecz: Challenger i Eventy. Oczywiście jest Tank Ace Ranked Event. Czyli o co w tym wszystkim chodzi? A to jest już właśnie kolejny artykuł. Czyli mamy po prostu event na dziesiątkach, i będą nagradzani po prostu, krótko mówiąc, najlepsi gracze, którzy zrobią najlepsze wyniki na danych pojazdach. Ten event trwa od dzisiaj do 24, także niezbyt, że tak powiem, dużo czasu. I o co w tym wszystkim chodzi? Tu są pojazdy, które są wymienione, którymi na, y, trzeba y, brać, którymi trzeba grać w tym, żeby wziąć udział w tym evencie i jakie to są pojazdy. Jest to amerykański T10E5. Y, tu mówimy wszystko o ciężarach. Następny również amerykański T57 Heavy. Tych pojazdów oczywiście nie muszę wam przedstawiać. I z czwarty, i z siódmy obiekt 705A. Obiekt 277, obiekt 279 Early, czyli Ebola, i obiekt 260 mod 1945. Tymi pojazdami należy po prostu grać i uzyskiwać jak najlepsze wyniki, i najlepsi gracze po prostu będą po prostu nagradzani. Zaraz powiemy o nagrodach. W dniu pierwszym trzeba minimum 5 bitew rozegrać, żeby w ogóle być klasyfikowanym. W dniu drugim 10 bitew, w dniu trzecim 15 itd., itd. itd. Aż do dnia 6 i 7, gdzie musimy 30 bitew rozegrać w sumie razem, żebyśmy w ogóle byli sklasyfikowani. Jakie są nagrody wobec tego? Więc tak, top 1, nie wiem czy to jest tylko dla jednego gracza, podejrzewam, że tak. Więc będzie top secret, czyli czerwona karta będzie jedna, dwie czarne karty i dwie niebieskie. Do tego 7 dni konta premium, 1 200 000 srebra i 30 000 wolnego ekspa. Gracze, którzy uplasują się na, miejsc, na miejscach od 2 do 5, dostaną jedną kartę czarną, dwie niebieskie oraz 3 dni konta premium, 700 000 srebra i 17,5 000 wolnego ekspa. Gracze na miejscach 6 do 10 dostaną dwie niebieskie karty: 3 dni konta premium 575 tysięcy srebra oraz 14 375 wolnego EXPA. I następnie 11 do 25, jedna niebieska karta, 2 dni konta premium 325 tysięcy srebra i 8125 EXPA. Co jeszcze dalej mamy? No, oczywiście, że mamy gracze 26 do 50, dzień konta premium, 175 tysięcy srebra, 4375 wolnego expa i to jest chyba ostatnia już zakładka, tak jest. I gracze mm, na miejscach od 50 do 100, 105 tysięcy srebra i 2625 y, punktów y, wolnego y, expa. Także tak to wygląda. Czyli generalnie po prostu gramy tymi pojazdami i staramy się zrobić jak najlepszy wynik, żeby po prostu znaleźć się w tej tabelce tych takich leaderboard, czyli takich liderów tej klasyfikacji. Pierwsze ogłoszenie już będzie jutro, jak widzicie, 19 i po prostu tak to będzie wyglądało. Pamiętajcie, żeby po prostu nawet jak Wam jakaś super bitwa wyjdzie na powiedzmy brytyjskim chieftainie, to generalnie nie, nie jesteście brani pod uwagę, ponieważ tutaj są wyszczególnione pojazdy, którymi po prostu trzeba grać. I minimum 30 bitew, tak jak tutaj jest rozpisane, trzeba będzie po prostu rozegrać, żeby w ogóle być też sklasyfikowanym. Więc generalnie tu chodzi o to, żeby jak najlepiej nam poszła bitwa, będzie liczone tak samo i damage, i asysty, także po prostu dajcie z siebie wszystko, a być może która z tych nagród będzie wasza. Dobrze, jeśli chodzi o tier 10 Double Silver Week, czyli od dzisiaj do 25, otrzymujemy po prostu podwójne sreberko, a cóż trzeba zrobić? Trzeba skompletować jedno z, z tych tutaj założonych kryteriów, czyli trzeba zadać 500 damage'a w bitwie. Trzeba przynajmniej 500 mieć asyst za spota i trzeba wykryć dwa pojazdy, i oczywiście i przeżyć bitwę. To jest ważne, i wtedy dostajemy Bostera razy 2 do srebra. Na pewno się przyda, ponieważ wtedy szybciutko sreberko się uzupełnia w garażu. Tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o ten event. Dobrze, tu sobie już zamkniemy tą stronę. I przechodząc dalej, oczywiście przypomnienie na Paladyna, że zaczynamy Week 3, czyli trzeci tydzień, i cały event się kończy 25, czyli już niedługo i tak samo jak w poprzednich stage'ach trzeba po prostu tutaj takie trzy podkategorie są trzeba wygrać bitwę, trzeba 10 razy zrobić po 1000 damagea, lub asystować, i tak dalej, i tak dalej, w ostatnim 35 tysięcy expa i wtedy dostajemy tutaj poboczne nagrody, czyli jakieś tam srebro, jakieś vouchery, i tak dalej, i w ostatnim tygodniu pewnie będzie podobnie i na końcu będzie właśnie czołg paladyn. Dobrze, jeśli chodzi o specjalne sprzedaże, to takie przypomnienie, że do 1 lutego od 4 stycznia cały czas jest w sklepie PlayStation i w sklepie Xbox. Tier 6 T3488 met do tego 850 golda, czynnik konta premium i Bostery do srebra, także za 10 dolarów Także przypomnienie takie następnie jeśli chodzi o tygodniowe sprzedaże, co nam tutaj zaserwowali w tym tygodniu od 18 do 25. Otwórzmy sobie to okienko. Tutaj pożywkę będą mieli generalnie kierowcy lightów lub szybki, szybkich pojazdów. Pierwszy jest oczywiście amerykański light Tieru 6 rower 237. Genialny pojazd za 3250. Do tego 7 dni konta premium, moi drodzy nigdy do niczego nie namawiam, ale moim zdaniem bardzo dobry deal, oczywiście jak ktoś lubi grać lejtami, bo pojazd naprawdę jest niezły. Następnie ukryci snajperzy, następna taka paczka, tu już są dwa pojazdy, oczywiście klasyk jest E25, czyli niszczyciel niemiecki z mega camo, z mega e, raid of fire, czyli po prostu z przeładunkiem kosmicznym. Także bardzo fajna zabawka, do tego jest tier 5 stuk 4 i też bardzo przyjemna maszyna, nie tak dobra może jak E25, ale też daje radę i za 5650 z 9500, czyli łatwo wyliczyć, że nam tutaj wychodzi za pojazd jakieś 2700 za jeden z tych dwóch, także bardzo fajnie. Następnie, tutaj mamy dwa, dwa pojazdy. Mamy Lighta, mamy Tier 7 Auf Klarung Panther. To jest oczywiście lajcik niemiecki. Genialny pojazd, jeśli chodzi o ramowanie. Naprawdę, polecam założyć mu sprzęt i perki do ramowania. Super zabawa. Oraz Tier 8. HWK-30 to jest również niemiecki pojazd, bardzo fajny light, taki po prostu mniejszy RU premium, powiedzmy. I za 7250, także bardzo, bardzo też dobra oferta, bo dzieląc, mówię na pół, zawsze trzeba to sobie podzielić, ponieważ są dwa pojazdy, to nam wychodzi naprawdę śmieszne pieniądze za jeden pojazd. Jeżeli ktoś oczywiście chce, oczywiście nie namawiam, tyle tych czołgów możemy zdobywać w eventach, że... Niekoniecznie polecam, ale jeżeli ktoś bardzo lubi i brakuje mu tego czołgu i nie było w ostatnich jakichś eventach, żeby go zdobyć, to jest dobra okazja, bo po co później przepłacać. I ostatni tutaj mamy e, tank z e, 3D oczywiście Desert Fox e, za 2125, tego absolutnie nie polecam. Yy, więc tak to wygląda. Dobrze, kolejna rzecz. Yy, super Savings. Yy, tak jak cyklicznie już to się odbywa, odblokowujemy bonus 50% na następujące pojazdy. Przy skompletowaniu 8000 EXPA, odblokowujemy tier 6 yy, T78 Niszczyciel Czołgów. Yy, jest to właśnie ten pojazd. Bardzo fajny yy, brzdąc. Zobaczcie na penetracji tutaj na tych pociskach o większej penetracji 221 zabieramy po 240. A jest to Tier 6, także powiem wam, że bardzo fajny, mobilnością też tutaj możemy się pochwalić bo 55 na godzinę, także bardzo bardzo e, przyzwoita maszyna, jeżeli ktoś lubi grać e, z całkiem przyzwoitym camo, e, ktoś lubi grać po prostu e, takimi pojazdami. I kolejny pojazd, który nam się odblokuje przy zdobyciu tym razem 20 tysięcy EXPA, to jest oczywiście Light MX model 58. Jest to Lightik i to jest właśnie ten pojazd, który słuchajcie ma uszkodzenia 300 na strzał. Także to już nie są przelewki, a jest to autoloader, czyli magazynek, który posiada 3 pestki w magazynku, czyli łatwo wyliczyć, że na klipa możemy 900 uszkodzeń zadać. Bardzo, bardzo fajny pojazd. Który jest też notabene też mobilnym pojazdem, tutaj bez żadnych oczywiście ulepszaczy, także wjeżdżamy komuś na bok, wypróżniamy magazyn i 900 y, damage'a mamy zadanego y, i bardzo fajnie, bonusy 50% do srebra i 10% do expa y, i 5% do wolnego expa, także tak właśnie on wygląda, y, trochę taki w cieniu y, oczywiście Vanguarda, który zdominował pole bitwy, ten pojazd, ale niemniej jednak też dość fajnie się w nim gra. Dobrze, tu sobie już zamkniemy te dwie stronki, żeby nam się tutaj nie myliło. I przechodząc dalej, przypomnienie oczywiście o trzech kontraktach, które już, że tak powiem, są cały czas aktywne. Jest to kontrakt na Chisla, na Tuska oraz na Smootmana. Teraz dochodzi nam oczywiście jeszcze kontrakt na The Machine. Sezon przypomnienia brytyjska inwazja kończy się 8 lutego. Kolejna rzecz za dzienne granie e, cały czas to trwa, aż e, począwszy od 7 grudnia do 15 lutego czyli randomowo na nam tutaj e, będą wyskakiwać różne rzeczy, bostery, niebostery, prawdopodobnie złoto i prawdopodobnie karty mi jeszcze nigdy nic takiego nie wyleciało. Jeżeli komuś z Was wyleciało złoto lub jakąś kartę, e, karta, proszę napiszcie mi w komentarzu, bo e, że tak powiem nie daję wiary. Dobrze, jeśli chodzi tutaj o e, Mastery of the Hunt, to tutaj e, to jest ta operacja, w której gramy lightami lub niszczycielami. E, więc e, ja już lighty skompletowałem, e, teraz mi zostały chyba ostatni etap tych niszczycieli e, i po prostu e, też będę dostanę za to milion srebra plus dzień konta premium, a następnie na samym końcu, oczywiście. Dostaniemy dowódcę 3D-klimowa, do tego bostery do srebra i dzień konta premium. Także i tak gramy, i tak gramy. Dlaczego też przy okazji nie zarobić? Eee, przypomnienie, że cały czas trwa tutaj ten trading event czyli możemy sobie wymienić czołgi. Nie będę tutaj się rozwodził, zobaczcie, ile tego jest. Także odsyłam zainteresowanych do garażu, bezpośrednio do zakładki, do drzewka. Premium I tam zobaczycie po prostu pojazd z taką ikonką zieloną, po prostu, czyli to są pojazdy, które możemy sobie wymienić. Dobrze, oczywiście, przypomnienie o czołgu FV4201 T95E1, czyli czołgu premium okresu zimnej wojny. Że ciągle jest bundle dostępny. Następnie długodystansowiec. Długodystansowca nie muszę wam tłumaczyć, czyli od dzisiejszego zaczyna kończy się 25, Więc znowu z którąś z tych trzech kart randomowo nam wylosuje, jeżeli skompletujemy 75 bitew. I kolejna rzecz: zapowiedź streamu, który będzie odbędzie się 21 stycznia. Więc tutaj o godzinie 20, więc na Twitchu oczywiście będzie stream. A propos Twitcha, słuchajcie, taka jeszcze szybka informacja ode mnie. Otóż jutro planuję, powiedziałem, że Was będę uprzedzał o Twitchu. Jutro planuję zrobić streama i będzie to, umówmy się, na godzinę powiedzmy 20.30, tak bezpiecznie. I na początku ja po prostu będę grał tdk Generalnie robił Damage, dlatego że chodzi o ten event właśnie na, na, te, na te niszczyciele czołgów. Więc po prostu zapraszam serdecznie. Także Marcinir72, dodajcie mnie do obserwowanych, a jak tylko rozpocznę transmisję, na pewno wam się wyświetli. Dobrze, kolejna rzecz, która tutaj jest z tych artykułów, oczywiście to już omówiliśmy. Generalnie, tutaj z tych artykułów, które się ukazały, oczywiście nie skupiam się tutaj na Wargaming Store. Dlatego, że jak ktoś jest zainteresowany, sobie wejdzie, są różne promocje w cudzysłowie. Oczywiście, w słowie, dlatego że te promocje nieraz to tylko z nazwy są promocjami, i tak to wygląda. Moi drodzy, to wszystko jeśli chodzi o omówienie. Mam nadzieję, tutaj nic nie pominąłem. A w tym momencie zapraszam Was na e, oczywiście stałe gwóźdź programu, czyli e, forum. Dobrze, moi drodzy, jeśli chodzi o forum, e, to tutaj wyłuskałem dla Was e, parę wiadomości. Przede wszystkim, wiadomość o, e, która też wcześniej, oczywiście, na Discordzie zawitała dla nas. Więc chodzi o fory, że tak powiem, dla nowych graczy. Więc tutaj Wargaming bije się w pierś, bardzo przeprasza, że zaburzył tutaj matchmaking, że po prostu ci gracze przez te pierwszych 100 bitew. Otrzymywali mniej obrażeń, i tak dalej, i tak dalej, żeby po prostu ich tak szybko nie zniechęcić do naszego tytułu. Oczywiście odbywało się to kosztem nas, czyli już starych graczy, że tak powiem, ale zreflektowali się po licznych skargach i po prostu usunęli ten tryb, i już on nie funkcjonuje. W tym momencie zarzekają się, że je te obrażenia zadane dla wszystkich graczy. Są takie same i wynoszą po prostu plus minus 20%, tak jak po prostu wszyscy, wszyscy po prostu inni gracze. W przyszłości oczywiście planują po tylu latach w końcu się połapali i planują stworzyć takie po prostu, po prostu misje treningowe, które po prostu pomogą nowym graczom. Poznać takie podstawowe pojęcia co z czym jeść, jak właśnie pancerz, zasięg, celowanie, jazda i tak dalej i tak dalej. Szkoda, że wcześniej tego nie zrobili, bo tak naprawdę każdy z nas uczył się gdzieś tam sam grając lub podpatrując lepszych graczy, czy też z różnych filmików na YouTubie i tak dalej a w końcu się połapali, że coś takiego można wprowadzić więc skwituje to tylko tym, że lepiej późno niż wcale jak to stara Maksyma głosi i na tym to po prostu zostawię więc to jeśli chodzi o tą wiadomość z forum następna tutaj wiadomość to jest właśnie ta ktoś tutaj, ktoś tutaj napisał o pojazd, po pojeździe kołowym i moi drodzy tu ktoś, oczywiście w internecie nic nie ginie, pamiętacie ten event, który teraz trwa, Mastery of the Hunt, kiedy musimy grać albo lekkimi, albo niszczycielami. Cofnę się na chwileczkę do tego artykułu, żeby Wam pokazać, jak to zostało po prostu zmienione. I zaraz zobaczycie, o czym mówię. Gdzież to jest ten... Dzienne granie... To jest to, zobaczcie. Tutaj nie ma nic na ten temat. Tu po prostu jest, że dostępne jest po prostu dla, dla lightów i dla niszczycieli czołgów. Natomiast tutaj jak ktoś zrobił tego print screena to zobaczcie, tutaj jest You can use the new wheeled fan, fan hard vehicle for the light tank series. Czyli można było używać tego już pojazdu, kołowca, krótko mówiąc, cóż to jest za pojazd? Oczywiście ktoś link dodał. Ja sobie go otworzyłem. To jest właśnie ten tutaj pojazd. Jest to 10 Tier francuski kołowiec light i tak on właśnie tutaj się prezentuje. No i powiem wam, że no, chyba będziemy mieli się czego obawiać. Oczywiście tutaj patrząc na jego prędkość, no to nasze lighty niektóre są szybsze, ale to nie jest jego topowa prędkość. Tutaj w komentarzu ktoś też dodał pod spodem, w opiniach, że tak naprawdę jest to yy, posiada ten pojazd najszybszą prędkość w grze, bo jest to 91 km na godzinę w rapid mode, cokolwiek to znaczy, pewnie będzie jakiś rapid mode, kiedy sobie wciśniemy jakiś guzik. Napadzie I po prostu będziemy zasuwać 91 na godzinę. No, powiem Wam, że no, będzie się działo. Mam nadzieję, że to nie zaburzy tutaj tej gry. Tak samo jak stało się z Armadillo na trybie zimnej wojny. Więc mam nadzieję, że nie. Więc po prostu WG takiego tutaj zrobiło takie kuku, że dodali artykuł, następnie go zmienili. Ale tak jak wiecie, w, w internecie nic nie ginie, więc to ktoś po prostu wychwycił, krótko mówiąc. I to, moi drodzy, by było na tyle, jeśli chodzi tutaj o takie najważniejsze wiadomości. No i także przypominam jeszcze raz na sam koniec, że jutro będzie stream o godzinie 20.30. Także serdecznie zapra zapraszam. Tutaj macie jeszcze oczywiście z Twitcha moje dane właśnie w tym momencie także zapraszam, naciśnijcie sobie obserwuj i wtedy nie przegapicie żadnego kolejnego streamu także tak jak mówiłem, wszystkie te streamy będą wcześniej zapowiedziane, to też czy nie w tym odcinku zapowiadam stream, który odbędzie się już jutro także serdecznie Wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną i zapraszam oczywiście do kolejnego odcinka już bardzo niedługo, trzymajcie się, hej!